Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim i ze mną po drugiej stronie jest Madzia. Cześć! Cześć! I witamy was w kolejnym odcinku z naszej serii. Już przepraszam, tylko przypomnę sobie nazwę. Welcome to Avalon. I kontynuujemy naszą przygodę. Tak. A teraz u nas tutaj duże zmiany nastąpiły, bo Kusima nie było, bo się szlajało. To tutaj troszkę nam się zmieniło. Mamy piecyk w końcu. I skrzynków troszkę drobiłam. I tu jest trzcina. Tak, to taki dekor, bo ładnie wygląda. Właśnie daj tutaj, bo cukru nam potrzeba. Właśnie czekaj, obiadu nam nie zrobiłam. Zaraz zrobię nam te placki z dyni. A właśnie tu jest lodówka wodna. Zamrażarka wodna. Aha, to była lodówka przecież. I wszystko jedno, no. Dobra, przechowywalne pożywienie, niech ci będzie. To ja pokażę na zewnątrz, że na zewnątrz... Jezu... Czekaj, bo ci jeść zrobiłam, chodź tu. Ale ja jestem najedzony, mamuś. A potem już pokaż, że nie masz jedzenia, ja zginąłem, nie wolno było ginąć mnie, masz. Dobra, gdzie? Tam za tobą, tam leży na podłodze, zjedz. Sobie. To nawet całkiem smaczne jedzonko. Dobra, chodź, pokażemy. Tutaj Madzia uzbroiła nas wszędzie w drzewa. Jezus Maria, coś czekaj, usłyszałem. Laga mam. Popsułeś, bo są lagi, nie mogę wyjść przez te płytki. Będę musiała wyrzucić. Co usłyszałeś już? Słyszę zombiaka. Nie! 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 A mówiłam, najedź się, bo śmierć jest blisko. Ale przecież... Ale no bo... Tam nie było tego! No nie! Przecież tam były moje itemy, no! Ej, no zobacz spójrz tutaj, no, ale patrz, zobacz jakie to było bezczelne, patrz, ja tu idę, chciałem pokazać i zobacz, tu klocka nie ma, no patrz, no spójrz, tu. Wiem, że tu nie ma klocka, wiem, ja tu jeszcze trawa mi zasłoniła, a ja tak idę tu, o, pięknie, drugi raz. Dlatego ja praktycznie całą trawę u nas koło zamków wyplewiłam. Madzia, poprawić ci humor? Nie, bo ja zombiaka tu będę lać. Wiesz, że, aha, a i tak ci poprawię, wiesz, że jak zginiesz, nie tracisz expa? Było. Ale w sumie z drugiej strony dobrze, bo ja już mam prawie 25 level. Tak, a tutaj jak ja sadziłam drzewko, oczywiście creeperek mi wybuchł. Nie pytajcie też, dlaczego tutaj jest cobble, a nie stone brick, bo to z tego samego powodu. Tak. Tutaj co? Dobra, Kusim, to ja już oprowadzę tak jak ciebie przedtem. Tu obudowałam nasz generator cobla. Kusim chciał go przerobić, ale mi się taki podoba i nie chce. Profesjonalny generator. Tak. Tutaj mamy owczą farmę. Fajna historia z tym owcami, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy dwa jajka owiec. Gdzieś tu się pająk bije. W każdym razie zrobiła nam się biała owca i czarna owca i szare dzieci nie wychodzą. Jezus! Jezus! Na plecy mi spadł! Ej, z góry! Madzia! Nie mam miecza. Ja ci nowego ekwipunku nie robię i sobie sam zrób. W skrzyniach wszystko znajdziesz. Ale nas w konia zrobił. Żrą się, biją tam, mordor. Ej, tutaj, patrz tego, tu jak za dwinkla wystaje. A nie, nie ma. Myślałem, tutaj to był kwiatek, ja myślałem, że to czerwonego pająka. Dobra, powiedz. Tak, tu jest ferma kurza. Z nimi to najgorzej się... Gdzie kurczaki moje wypuszczasz ty? No. Dobra. Z nimi najgorzej się napracowałam, bo mieliśmy tylko jedno jajko kury, ale gdzieś tam w skrzynkach mieliśmy jakieś 5 zwykłych jajek i po prostu ja tak rzucałam tymi jajkami i czekałam, że mi się kurcze wykluje, no. I się w końcu wykluło. Wykluło się chyba dużo kurczę. Madzia! Uważaj, ej, Madzia, ja nie mam miecza. Ciebie atakuje, nie mnie. No tak, a ja nie mam miecza. To idź sobie zrób. I zamknij furtkę za sobą. Niech nam dziady do zamku nie lezą. Dobra. No. O, dynia mi wyrosła, będzie więcej placków dyniowych. Tak, nasiona dyni gdzieś tam też kiedyś coś tam znalazłam. Z tymi nasieniami nie było problemu, a tu nam rośnie marchewka. Ja chciałam akurat tak, biłam się z zombiekami, myślałam, może mi ziemniaka wyrzucą, bo ziemniak taki fajny i w ogóle nie. A tu marchewka. Dobra, nie będzie marchewka. No, nie patrz na tą marchewkę. No już, przepraszam, podziwiałem tylko. Podoba się? O, nie dam ci łuku, bo i tak strzał nie masz. A tutaj naszą Zuzię zagoniłam słodką. Ona przez jakiś czas nawet w zamku ze mną mieszkała, jak ciebie Kusim nie było, żebym miała towarzystwo, no ale tego. Ale zadawałaś się świnią? Tak. Ze świnią? Czekaj, chodź sobie zrób tutaj ekwipunek, ja przez ten czas wezmę, czekaj, marchewków wezmę. Tu, o, jest jajko świnki, ja pójdę tam drugą Zuzię zrobię. To jest Eustachy. Dobrze, będzie Eustachy i Zuzia. A dziecko ich będzie Zenon. Zenon? A może lepiej ten, jak on się nazywa? Wiesz, jak on się nazywa? Nie wiesz na pewno. Nie wiem. Czy...
Kurde, zapomniałem. A może to będzie córeczka, co ty na to? Dobrze, to nie będzie córeczka. Nazwijmy ją Bromhilda. Dobra, nie będzie Bromhilda. No i pięknie. Ja już mam cały kwipunek. Mamy tak, Zuzię, Eustachy i Bromhilda. No normalnie rodzinka.pl. Jeszcze idź wszystkie kurczaki nazwij, wiesz? Dobra, naprawdę? Bo każdy będzie miał na szyi taką obrożę. Nie, naprawdę. Nie, no nie można nawet. Dobra, o, ja już sobie kilof żelazny zrobiłam i wiesz co, ty weź sobie ostej, tylko się na broń Boże nie zabij, bo ja znowu kobla kopać nie będę. I idź, wybierz sobie wysepkę, którą chcesz dzisiaj odwiedzić i idź zrobić most. Ja natomiast pójdę do... O, jeszcze chodź, nasze drzewo zamkowe. O, mamy drzewo zamkowe, wysadziłam nam. A to czekaj, teraz... Zamkowe. Nie chcę spadywnąć. Dobra, mniejsza, bo się zaraz zabiję. Ja wejdę. Wszedłem? Wszedłem. Chodź, Madzia, zrobię ci fajne wejście, chodź. Nie chcę, ja idę tam, gdzie ci wcześniej pokazywałam. A, dobra, idź. A ty idź robić ten most. Czekaj, muszę najpierw zobaczyć, którą wyspę. No to wybierz sobie i mi nie mów, którą. Ja chcę mieć niespodziankę, do której wyspie dzisiaj pójdziemy. O, tutaj Odra. Ostatnio, pamiętacie, Kusim tą jaskinię znalazł i ja tutaj zaczęłam... Znowu emeralda znalazłam. I ja tutaj ostatnio zaczęłam to rozkopywać, ale potrzebowałam takiego kilofa, więc nie kopałam, tylko poczekałam na was. No okej, okay. To ja już wiem jaką... Już wybrałem sobie naszą wybrankę. Super, cieszę się. Ja nam tutaj kopię. What the hell? Ja mam 3 diamenty już dla nas. Redstone. A, i jeszcze propozycje, bo nie sprawdziliśmy w sumie, czy jakieś wykonaliśmy w poprzednim odcinku, czy nie. Tak więc... Zostaną zaktualizowane. Tak, po tym odcinku ja sobie to wszystko ładnie sprawdzę, wypiszę i w następnym odcinku wam powiemy, ile wykonaliśmy zadań i ile średnio nam jeszcze zostało. Dobra, ja sobie tu na razie jeszcze pokopię. Jezu. Ty sobie ten twórz. Ja ci będę generowała kobla tu. O, widzisz, będzie trochę ze mnie pożytku dzisiaj. Jak myślisz... Dobra, nieważne. A, Kusim, jeszcze ci jednej ważnej rzeczy nie powiedział. Właśnie, to bardzo ważna rzecz. Pamiętasz tą wyspę, do której ostatnio poszliśmy po tym moście, nie? Prawda. No, ja nieco, że most naprawiłam. Co prawda w zadaniach, z tego co pamiętam, on miał być naprawiany drewnem samym. On jest jeszcze naprawiony koblem, więc zadanie do końca nie jest wykonane, ale ja go naprawię. W każdym razie, ktoś tam w komentarzach palnął, że na tej wyspie z tych cegieł można zrobić generator. No i ja tam poszłam, patrzę, no w sumie jakby tu rozwalił, tam rozwalił, będzie generator, nie? Ja to rozwaliłam, słuchaj, a tam był spawner. I tam jest dalej spawner, tylko ja go nie ruszałam. A spawner czego? No właśnie, trudno mi rzec, bo to tak szybko tam się kręci i tak dziwnie jest ułożone, że trudno mi powiedzieć, ale chyba to są silverfisha. To ja tam pójdę zaraz i zobaczę. Broń Boże, się nie zabij, zwłaszcza z moim cobblestone'em. No teraz troszeczkę jestem na bardzo, to jest bardzo ekscytujące teraz, bo wiem, że ode mnie zależy los tego, czy dostanę w łeb, czy nie. Bo jestem teraz na krawędzi życia i wykładam ten kobel i mam przy sobie chyba 6 staków i źle zrobiłem, bo nie po czym źle brałem, wiem, teraz żałuję. Ale jeżeli zginę, to nie bij mnie mocno, bij tylko z tyłu głowy, żeby nie po twarzy. Okej, okay. Już nic nie mówię, że ty masz twarz prawie z 4 stron. Dobra, to bij w tył twarzy. Dobrze. Z której strony? Madzia! Dobra, nieważne. Nic nie mówię. Nie. Nie spadłem, spokojnie. Aż tak źle nie ma. Jakbyś spadł, to bym cię już słyszał u sąsiada, wiesz? No to ja mam specyficzne okazywanie takich rzeczy. Dobra, jeżeli chcesz, to już jesteśmy gotowi do przejścia na drugi most. Jak na drugi most? Na kolejną wyspę? Boże, co ja powiedziałem? Moja składnia. Tak, już jest druga wyspa gotowa. Tak szybko? Boże, chłopie, no. To 6 tu jeszcze nawet nie spełniłam w kopaniu. To ja pójdę zobaczyć ten most spawner. Nie, no to przyjdź tu po mnie. A gdzie ty jesteś? No, w kopalni. Widzę ciebie, aha, latasz tam. Aha, dobra, idę. Już tutaj chyba kończę się. Duże żelaza mamy, wiesz, to się przetopi i będziemy mogli mieć cały żelazny armor. W ogóle trzeba sprawdzić, czy takowego zadania nie ma. W ogóle ty to tłumaczyłeś i widzowie straszliwie się śmieli z twojego tłumaczenia. Ale to nie moja wina, miałem mało czasu, pamiętasz? Pamiętam placek z trawy, pamiętam. No właśnie. Ej, słyszę Endermana. Może to ten, co ciebie stłukł wcześniej. Ale tamten, co mnie stłukł, to już nie żyje. To były hello! Hello, wszystko wykopałam, co było. Mamy, słuchaj, 4 diamenty, 3 emeraldy, 23 lapis lazuli.
cebuli, 11 złota i 13 żelaza. Do tego 64 redstone'a. 64 redstone'a? To dużo. Będzie dywanik. A po co nam redstone? Do dywaniku. Nie, ja myślałem, że nam jakieś zadanie zrobili, kazali zrobić. Nie wiem, sprawdzi się w zadaniach. Na razie idę go odłożę do skrzynki. W ogóle mamy straszny debet, jeżeli chodzi o węgiel. Debet, nie mam jeszcze pochodni zrobić. I zbieraj sadzonki. Zbierałem, właśnie. Trzymam. I mam jedną też. W każdym razie ostatnio, pamiętasz, mieliśmy sadzonki właśnie sosny i brzozy. To brzoza nie wyrzuciła resztę sadzonek. Tak więc w tej kwestii jesteśmy biedni i żyjemy tylko na brzozach. Na sosnach. Okej, okay. A gdzie no masz sosny. Chodź, idziemy na wyspę. Czekaj, bo ja tutaj pierdoły te wyrzucam moje. To jedzenie jakby co mam, kilof mam, miecz mam. Pochodni nie mamy, dobra, będziemy żyć jakoś. No, chodź najpierw na ten mostek, tam. Wiesz, gdzie jest spawner. Aha, dobra. I zamykaj wszędzie furtki, żeby, no, wieśniactwo się do nas nie napakowało. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to chodź. A tutaj też z tej strony. Wow. Nie pytajcie, dlaczego jest dirt, a nie cegły. Tu jest skrzynia? Dobrze widzę? Jest skrzynia. Tak, ja tam pozbierałam, tam była ta chyba dynia ostatnio. O, właśnie takie mostek ostatnio naprawiałam. No, widzę, dirt. Dirt. To, cokolwiek, ważne, że teraz nie spadniesz i dupy nie ubijesz. No, w sumie rację. I gdzie jest? No, aha. Widzisz? Czekaj. Ja tu mu pochodnie postawiłam. Bo tutaj chciałam tylko z góry lawę, tak. I na dole wodę, wiesz? To jest silverfish, dobrze mówiłeś. No. Ja nie wiem, co z nim tu zrobić, po co on, na co tam. Płaczek? Kaszelek po chorobie. O. Ale dobra. Na szczęście antybiotyki pomogły. To co, lecimy na tą twoją wyspę, co ty tam wybudowałaś? No, to nie było zbytnio skomplikowane zadanie, ale zapraszam. Obstawiam drzwi, albo leśna, albo ta z krzyżem. Ta z krzyżem to by było za łatwe. Uważaj, Boże, ja tu spadnę, ja zobaczysz, ja tu spadnę. Aj, synek. Masz jakieś jedzenie przy sobie teraz? Mam, 3 placki. Bym prosił jednego chociaż tak na... To idź sobie do skrzyni, zrób sobie trochę chleba, bo... O, tam już widzę, że coś ciekawego jest w tym na lodowej. W każdym razie idź sobie, zrób chlebka, bo ja mam tylko 3. Jak pójdziemy na wyspę i będzie coś ciekawego, to będzie bieda. Dobra, to zrobić więcej jedzenia, czy co? No ja też idę już sobie robić, to znaczy też pierdolę ze skrzyni chcę powyrzucać, nie? Ze skrzyni, czy z ekwipunku? Z ekwipunku. Okej. Okay. Przez ciebie już majaczę. A co ja tu mam, co ja bym chciała? Gdzie są nitki? Tu są nitki. Tu. O, piórka doszły. To jeszcze zrobimy tak. To mi w sumie nie jest potrzebne, jak do budowlańców idzie. To sobie zostawię, bo może jaki tam węgiel będzie. A gdzie mamy jedzenie? Mamy tylko... W wodzie. Ach, chlebek, dobra, chlebek. W wodzie masz chlebek. Mogę ci 2 placki dyniowe zrobić ewentualnie i nuggetsa upiec i tyle. Nie, wystarczy nam chleb. Dobra, to rób chlebek. 20 chlebków. A, czekaj, bo przecież mi się przypomniało. Możemy łóżka dzisiaj zrobić. Bo masz, tutaj są te i tu właśnie, są te. Bo ja Madzia ostrzygła owce beze mnie. No ty jakby się obstrzygł, to by zdechł, no to wiesz. Ale byłby zysk. Dobra, powiedz, gdzie łóżka stawiamy, bo w ogóle chyba noc zaraz będzie szła. To od razu moglibyśmy się przespać. Chodź do wieży, wiesz co, tam mamy przecież wieżę pustą jedną, chodź. W ogóle bo tak nie mamy tutaj salon nasz główny, tutaj na górze jest co, hall? Nie, to nie można, to przedpokój, nazwiemy to przedpokojem. I co, i w tej wieży, ale tam na górze przecież jest noc. Wiesz o tym? Wiem. Ale będą ładne widoki do spania. Masz tu twoje. Moje. No homeseta, ja chcę spać. O. Masz już homeseta? Yes. No i pięknie, to teraz tych łóżek nie można zniszczyć. Dobra, no to chodź do tej wyspy. No to chodź. Idziemy na kamikadze czy normalnym zajściem? A jest gdzie? Normalne zejście jest normalnie, a kamikadze jest... Dobra, tam. Widzę już gdzie jest to. O, sadzonka. O, to łapaj. Łapaj, trzymaj. No to chodź. Zamykaj.
Pamiętam. Uważaj, bo tam mogły się spawnować potworki. O, tutaj jeszcze nie wiem. Ła, jaki śliczny mostek. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ja lubię poprzekątnej. Poprzekątnej. A dlaczego? Bo ładniej wygląda niż taki prosty. No, to 100 razy prawda chciałem powiedzieć. Racja. Mi się zdaje, że tu będzie jakaś skrzynia. Chodź, zejdziemy na dół. Przekopiemy się przez tą gęstwinę liści. Nie, to tędy się zejdzie gdzieś ładnie. Opatrz. Wow, ej, mam melona. Madziu, zobacz. Melony. Ja chcę też melona. Ja też mam melony, jakie lubię melony. I mango. A kiwi? Będziemy mieli nową farmę. A od kiwi mnie spędzi język. Ale to każdego spędzi język. Syn, Boże, to ty latasz, ja myślałem, że to szkielet. Dobra, w każdym razie zobaczyłam tą bagniastą wyspę i jestem niebowzięta, ja uwielbiam bagno. To co? To budować następny most, następnej wyspy, czy nie? Ale nie wzięłem... masz z czego? Ja mam 3, jakbyś chciał. Dobra, to czekaj, ja tutaj sprawdzam, czy nie ma nigdzie skrzyni ukryty, bo coś nie wierzę autorowi. Ja bym w liściach szukała, ale dobra, ty idź robić most, a ja sobie poszukam. Może wykorczujemy te cały las tutaj? Tak, i ciekawe wtedy, jak na most na górę się dostaniesz. Ja, no wtedy no tym drewnem, co wykopaliśmy. No ja jeszcze cobblestone'a mam ewentualnie. Nie no, na razie zostaw, na razie. No, na razie ładna wyspa jest, już wszystko by się niszczyło od razu. Gdzie się pojawi, to wszystko niszczyło. Czekaj, a co to w ogóle napisane? No bo... When will you realize there is no escape? Co tam było napisane? Że kiedy zrozumiesz, że, ty, że nie ma stąd ucieczki. Coś w ten deseń. Ej, to już mamy drugą wyspę obtykaną. To już koniec serii niedługo. Kiedy ty ten most zdążył zrobić? W ogóle spod tej wyspy wystaje ten... Wirt tak dziwnie, że wiesz. Dobra i zła wiadomość, jaka jest dobra? Jak na Boże, jaką... ja mówię o dobrej i złej i pytam się ciebie, jaka jest dobra, no. Zła jest taka, że kończy ci się cobblestone, dobra jest taka, że nie ma więcej złych wiadomości. Dobra jest taka, że jesteśmy prawie na miejscu, a zła jest taka, że nie mam więcej kobla. Ale ja mam, mogę ci wyrzucić. Ile masz? 3 staki, przecież ci mówiłam. To mogę prosić. Proszę. Ja myślałem... Jezus! Jakby to spadło! O, już ci by spadło. Łap to drugie. Nie, ja się tutaj nie czuję bezpieczny, nie? Spoko. Musimy to obgrodzić fensem jakimś ładnym. Zrobi się. Żeby to ładnie wyglądało. Ale wybij sobie z głowy, że będę robiła to tym fensem cobblestone'owym. O, dobrze mówiłam, że tu baśki są. Ty... Chciałam mnie rzucić bez tyja z wyspy. Won, pójdź z ty. Dobra. Chciałam mnie rzucić, co same mi spadło. Jesteśmy na miejscu. Aha. Jeszcze takie ładne schodki tam poproszę. I dopiero sobie pójdę wtedy, wiesz, bo inaczej nie idę. No jak ja ci tu schodki zrobię, mama? Jak ja mam tu schodki zrobić? Nie wiem, to windą już, czy czym. To już jest impossible, ale dobra, postaram się. Dobra, ty się tam staraj, ja tutaj nam będę robiła jakieś schodki. Czekaj, ja wziąłam... O, wziąłam z sobą nożyce, słuchaj, wiesz? Ja nożyca i ja mam tutaj jakieś ładne schodki wytnę na górę może, czy co? Jakoś. Oj. Co jęczysz, synek? Jak tu z tobą dojść do porozumienia? Oj tam czepiasz się. Zbuduj schodki, no i koniec. I koniec tematu, zbuduj schodki. Kochany synu, czy byłbyś na tyle uprzejmy, żeby zrobić te schodki? Już są zrobione. Boże, jak ja dzisiaj szybko buduję. Jestem coś moja moc przerobowa się powiększyła. No cóż te schodki, jak ja tam mam zejść, no synu? No już, chwila, już. Ja tam grzyby widzę, będzie zupa grzybowa w przyszłym odcinku na obiad. Dzisiaj mam placki z dyni i melona. W ogóle właśnie, ja tutaj melonami się zażeram, a trzeba przecież to jakoś rozsadzić, czy coś. Zbliżają się święta. Jakie? No nie, no bo grzybowa. To zawsze mi się ze świętami kojarzy. Mi z żadnymi. Mi się grzybowa kojarzy z tą, z podstawówką i z rozwolnieniem masowym. Podstawówką? Tak. Szkołą podstawową, jakbyś się pytał. O Jezus Maria. No zdrowka. Nagły atak kichnięcia, przepraszam. A teraz wszyscy piszą Kusimowi na zdrowie. No. No będziemy... Ej, zobacz, ale fajnie te schody wyszły mi. Mi się tak wydaje. Czy nie? Nie wiem, idę do ciebie dopiero. Pewnie powiesz, że nie, więc... Zacna. Zacna, synu. Świnie słyszę.
Ile tu spawnerów? Kostków, kostków. O, czekaj, jest nowa tabliczka. Sobie przeczytam. Okej. Okay. You could explore this island for a year without finding an escape. Give up now. To nigdy nie znajdziemy ucieczki, mamy się poddać. Nie, to nie w naszym stylu. O, jest świnka. Pamiętasz, co było pod koniec tamtego, tamtej naszej serii? Nie, ale dlaczego to drzewo niszczysz? Bo muszę schodki dokończyć. No to przesiałam kobla. No tak, ale no drzewo nam przeszkadzało. Aha, ja myślałam, że to drewnem chcesz dokończyć. Dobra, nic nie mówię. No tak, bez przesady. Dwa spawnery kostków są. I wiesz co, synek? Jeszcze trochę trzeba będzie się do domu zabierać, bo noc nas zostanie i będzie bida. Tutaj. Czekaj, dobra. Ale wiesz co, ja sobie może po grzybku wezmę do domku. I może tam sobie jakąś farmę grzybków zrobimy. O, wiesz gdzie? Tam na dole, gdzie wykopywałam te surowce dzisiaj. O. Dobry pomysł? No, o. No, może być. No. Dobra, schodki gotowe. Super. No to chodź wyspę oglądać. Patrz, tutaj są te dwa spawnery. Widziałeś? Już, ja tutaj wolę lepiej to obbuduję to, bo coś czuję, że znając nasze szczęście, albo przynajmniej moje szczęście, to ja tutaj zginę, więc obbuduję to w ten sposób. Na pewno, na pewno. No, ale patrz, jaki dzisiaj ten rozbój w biały dzień. Dwie wyspy podbiliśmy. Spawner kostków. Drugi. No, cześć! Chciałbyś wyjść, nie? Oła! Jezus, myślałem, że wyszedł, nie? Ja pierdzielę, jakby wyszedł, to już by był trolling master. Chciałbyś wyjść, nie? I jebnął mnie. Ja się chciałam tak ładnie przestraszyć właśnie. Ładnie przestraszyć. Aha. Co robimy? Ładnie przestraszymy ludzi. No tutaj nie ma nic, słuchaj, na tej wyspie praktycznie, wiesz? Same grzyby. Nawet krowy nie mogę. Ej, ale jest ta! Cza. Świnia. No, coś mówiłem ci, ale ja tutaj zostawiałem, bo tak. A nie. To ją też trzeba nazwać. Czy może ją zerżnąć, zabić? Jak sobie chcesz, możesz jej nadać imię. Dobra. Imię to jej, to Porkchop. Nice. Dobra, choć wracałem, bo po tych schodkach ładnie się schodzi, ale ciężko wyjść z powrotem, wiesz? Troszkę, uważaj, żebyś nie spadł. Jezus. No właśnie, o tym mówię. Jak będziemy mieli schody, takie schody, że schody, to schody będą tutaj lepiej. Tak, bo teraz się ustawiają pod takim kątem. Synek Creeper po prawej twojej, uciekaj! Gdzie? Jezus! Czekaj, odejdź, jest gateway! Nie, odejdź, mama! Czekaj, ja to naprawię, patrz! Weź się rzuć! Nie! On to robi specjalnie! Nara! Papa! Jak on przeskoczył moją barierę? Normalnie, bo tam 10 klocków musiałeś zestawić. Bo on jest mądry. A ja tak jeszcze idę sobie, myślę, dobra, ja go wyprzedzę tak od lewej, nie? A ty taki już... bim przede mną. Bo chciałem ci chlebek rzucić, nie? Żebyś mogła biec. A po co mi chlebek? Kostek jest. Mogła biec. Dobra, zajmę się nim. Będę ja wyjście robiłam, jakbyś się pytał. What the hell? Znikło mi! Obraz, dobra, zabieram. Znikło. Znowu bawale w niego. Boże, to zabrzmiało. Bije w niego. Boże, to też... Nakrzania w niego tym nożem, a on znika z pola widzenia. Ej, gdzie jest nasze wyjście? No, chodź, synek, ja cię poprowadzę. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty już zabłądził? O, to najlepiej. I masz strzałę w karku, wiesz? A wiesz co? Wyś się wyeksportował tam na samą górę. Może tam coś jest, jakaś ta, wiesz? Tam na tym drzewie tej palmy? Mhm. Dobra. Ty szukasz tutaj skrzynków, to może tam jest jakaś. No... Pamiętam, że... Nie! Boże, święty Chrystusie, trzy serca. No z tego, co ja pamiętam, Chrystus po trzech dniach zmartwychwstał, nie miał trzy serca, no ale w twojej teorii może jest inaczej. Dobra gra słów, podoba mi się. Dobra, jestem na górze. Jest coś? Jeszcze nie jestem na górze. Jest skrzynia, jednak miałem rację. Co jest? I w skrzyni jest tak... kolcze buty, iron, 10, boże, 4 irona, ironowy sword, diamond i 3 jabłuszka. Zabieraj wszystko i uciekamy do domu, bo noc idzie. Dobra, sprawdzę, czy na pewno nic nie ma.
Jezus, mamo, no tak, zostaw mnie tutaj, no! No przecież czeka na końcu mostu, czego ty jęczysz mi znowu, no. Chodzi i jęczy od kiedy przyszło, no. O Boże święty. No i tak, ile tego kobla nakopałem tutaj? Dobra, idę. Nie zostawiajcie mnie, tu ja się boję. No, debet straszny w te. W ogóle, od kiedy poszliśmy na tą wyspę, to ona się zalała za mocno, wiesz? No właśnie, dlaczego jest tak dużo tych wody tutaj? U nas jeszcze jest mało, przy tej wyspie jest teraz dużo, od kiedy my tam poszliśmy. No. Wiesz, w każdym razie mamy debet na węgiel i trzeba będzie przepalić trochę drewna. Wow, tam już jest zombiak. Pogłaskaj go, zamknij furtkę, bo ja zostawiłam ją otwartą. Widzę. Zamknąłem. Przy wejściu. Ha! No stój. Aha. No. Nie, a jak będziemy kopać? Mi się a jak będziemy... bardzo podoba ten... A jak w dwóch... No bo to jest tradycyjny. Czego ty się tu prygasz jak... potrącony jakiś? Idę sobie o. Chodź weź, zostaw skrzynię, to co ty zebrałeś, bo. Dobra, bo to jest cenne itemy. Dobra, więc tak, diamenty tutaj. Jedynko. O, czekaj, pójdę nam... utopiłam się, bo... idę nam arbuza posadzę, wiesz? Koło dobra. Mam jedną strzałę, diament już 5. Jako jedną, ja miałam z 30. Właśnie nie mam marchewku, bym świnka roztegowała. Może marchewka nam już urosła w sumie. Dobra, ja sobie założę kolcze buty. Załóż sobie, ja mam żelazny hełm, to wiesz. A nie, to się nasionka tak robiło. O. I o, już niech nam rośnie, nie mam tego. Urosła marchewka. Urosła, świnki roztegujemy. Okej, widzę cię, jak ładnie uprawiasz... Rolę. Rolę. A może te drzewa skopać, czy nie? A jak chcesz, my mamy jeszcze dużo drewna. Chyba, że chcesz na przepalanie, wiesz? W sumie racja. Nie, na razie nie. Ale można z niego zrobić węgiel drzewny, bo ty masz, mówisz, że węgla mamy mało. W ogóle nie mamy węgla, zacznijmy od tego, wiesz? Wszystko dobra. Poszło na te pochodnie, co są teraz w koło zamku. W ogóle i tak jedna czwarta dobra. Zamku z tyłu dobra. Nie jest to oświetlona, ja się, bo... Ja się zajmę węglem, okej? Okay? Ale chodź, patrzcie, nie lubię nocy tutaj. Tutaj za dużo nas atakują złych człowieko-zombi. Człowieko-zombiaków, potworków. Tak. Trzeba dobra. W ogóle te łóżka jednak gdzieś niżej przenieść, bo to za dużo biegania. Ja nam zrobię gdzieś sypianie. Fajnie, ja teraz na górę muszę iść taki kawał? Dobra, może ja się prześpię, to wystarczy. Nie. A może. Synek musi być przy boku twojej mamusi. Jakoś widać nie musi. Co? Jak, co? No widzisz? Co? A dlaczego, ej? No bo tak. Fajnie. Widzę, że dawno w Minecrafta nie grałem. Przecież to nigdy nie działało, jak to działa teraz? No bo to ja się kładę. Jak się położę, to koniec, wiesz? Innymi słowy. Dobra, to czekaj, ja sobie zrobię... Gdzie byśmy mieli żelazo? Jest tu żelazo. Zrobię żelazne siekierki. Ty chcesz żelazną siekierkę? No, poprosiłbym. Dobra, to zrobię nam i będziemy drzewko ścinać. Dobra, ja właśnie zszedłem z jednego drzewa. Teraz idę na drugie. Teret, teret. A to tej dużej palmy nie będziemy ścinać, prawda? No nie, niech ona sobie zostanie, będzie dla potomnych. Jezus, nie! A, Kusi, mamy nową świnkę. Jak się nazywa? No właśnie, pytam się. To ty jesteś od nadawania świnkom imion. Ała! Gdzie? To było moje zadanie. Spadaj. Dobra, ja idę dobra, przed zamek. Puszczę. Dobra, spadaj, dobra. Zobaczymy. Ja już mi się nie wyrzucam, koniec. Zobaczysz, jaki ty... Chcę mnie mu harować. A ja słyszę temu, tego, Endermana, więc sobie uważaj. Bo ojciec przyjdzie i ci... Nie powiem, co zrobić. Dobra, to ty ścinasz wszystkie, które są poza zamkiem, tak? Tak. Dobrze. Boże, dlaczego mam już tak dużo tych świnek? Dlaczego ja creepera widzę? Dobrze. Już dzisiaj było dosyć ujęć z tym creeperem. To jakaś strzało go zdejmuje. No, łucznictwo Skyrim na coś się przydało. Zawsze doświadczenie z jakiejś gry pozostaje. A żebyś wiedział, wiesz, dopiero to niedawno odkryłam. W sumie? Dobra, ja już wszystkie swoje zadania... O nie, jeszcze nie. Tu teoretycznie moje expo jest, a coś tu jeszcze charkota. O, mięsko. Znaczy nie to, że mięsko charkota. A nie, tam stoi mięsko do charkoczące. Ja słyszę strasznie dużo szkielet tych pająków.
Bardzo dużo. A wiesz, że ściany w środku zamku są puste? Co to znaczy? No, że pomiędzy ścianami w tych murach jest tak 2-3 kratki przerwy. Fajnie. Bo jak mi creeper z tamtej strony wybuch to widział. No to dlatego. Ale sobie tutaj może troszkę drzewków tak wezmę. Szkoda, że nie ma czegoś takiego generator dirtu. Bo by się przydał. Ale dirtu czy grasu? Dirtu. Dirtu, synek, bo no tutaj bieda jest u nas. Ale z dirtem, stary. Tak? No bo nie ma dirtu, żebyśmy tamtą dziurę zalepili, co mi creeper wybuchł. Dobra, ja od jakiej wiadomości zacząć? Jakie chcesz? Mi to już dzisiaj wszystko jedno z tobą, wiesz? Dobra, pierwsza wiadomość dobra jest taka, że mamy 10 węgla. Super. Skąd? A, no ja już mówiłem, że o to zadbam, a... węgiel jeszcze... takiego węgla... Jakiego? Dobra, nie będę wyjaśniał. A, nie! To jest... Nie, to jest prawdziwy węgiel, normalny. On jest wykorzystywany w praktyce, jak i... w ogóle w życiu, on jest wykorzystywany wszędzie, tylko że to jest troszkę inny sposób robiony. I na pewno wiesz, jaki to jest sposób. Wiesz, jaki to jest sposób, czy nie? No tak, tak, domyślam się. Węgiel drzewny. Tak. No, no i mamy już 10. Masz super. Jakieś specjalne życzenia? McChicken do tego sałatka z sosem winegre, nuggets w postaci z tym, z sosem barbecue i mała Pepsi. Całe szczęście, że wziąłem numer do tego, do McDonalda. Tak, sadzaj drzewka. No. Idź jeszcze na tym. Masz na 15 czym? Sadzonków za zamkiem posadź. Nie, ale już jest posadzone za zamkiem. Ale za zamkiem, przed zamkiem w sensie. Za zamkiem, przed zamkiem. No dobrze, ja tak, wszystko... jedną świnkę nakarmiłam przez przypadek, to nic. Dobra, daj mi te sadzonki. No rzuciłam ci tam przed zamkiem gdzieś. To jedno? 15. A, dobra. Poszukaj tam gdzieś ja idę te jajki pozbierać od kurków naszych. Okej. Okay. Ale przecież tutaj są drzewa, to gdzie ja mam tu rozsadzać? O, chodźcie. Może kura mnie zobaczyła. Nie! Jezus, 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 Jezus! Zobacz, trzasnę. Co ja zrobię. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Czy ty mnie widzisz? Ach, gdyby to była seria plus 18, to bym powiedziała, gdzie ty jesteś, wiesz? No. Boże, nie zauważyłem, że tutaj nie ma tej. Ja sobie tak zacząłem skakać. Idę już do ciebie, synu. Mogłabyś mi tu... Daj mi coś, weź mi coś postaw, bo ja nie mam czym. Tu jestem. Widzisz mnie? Nie, nie widzę cię. Wiesz, gdzie są kury? Aha. Dobra, no ja wiem, gdzieś ugrzązł. Ja mogę tu przejść chyba. Nie, nie możesz. Nawet nie próbuj. To się źle ciebie skończy. Ja bym spróbował, ale wiem, że to się źle skończy. Dobra, już wiem, gdzie ty jesteś. Przecież ja ci kazałam z przodu zamku sadzić, nie z tyłu. No, skąd ja wiedziałam, że on to blasnął? Czurtowskie nasienie. Tak, jeszcze będę w nim kobla rzucać. Przepraszam. Masz, wyłaź mi stąd. Niech ja cię tu nie oglądam. Do domu. Już, przepraszam. Mamo, nie będę już więcej. Ale to byłoby szczelne. O, sadzonka dżunglowego drzewa. Skąd? Jak? Gdzie? No, w ręce mojej teraz. Aha, posadź gdzie tam bądź. Co tam, kurki, naznościłyście się? Dobra. Idę jeszcze na farmę, nam trochę pozbieram jedzonka. No teraz mamy zwiedzenie bogato. Co mamy? Z jedzeniem? Bogato. Bo okay. I pszenica masz, i marchewka nam rośnie, i ten, i melony, i mamy świnki, i kurczaki. Jeszcze trzeba byłoby, wiesz co, krowę gdzieś jakoś szczaić, żeby była druga. Bo jajko krowy mamy, a krowy nam brakuje. Okej. Okay. Wszystko się zrobi, tylko rozsadziłem drzewka. No się patrzę, czegoś nie zostawić. Przepraszam. Ja ci nie chciałam nogi podstawić, ja chciałam tylko trawę tutaj wyplewić. A tutaj co jest? Co już znalazł? Może jaką ochotę mi narobiłeś na sos barbecue. Bo... Ja? No, a kto się pytał, co bym chciała? Ale, no w sumie... Sadzonka wrzuciłam. No dobra, bo to mam jeszcze 11 sadzonek. No to wrzuć do skrzyni, tam mamy z 30 sadzonek. Ostatnio na tych sadzonkach te nuggetsy z kurczaka piekłam. Takie były, wiesz, zadymione sosną lekko. Okej, okay. Do lodówki? Nie, do lodówki sosnę chciałem wkładać, bo... No do lodówki, a gdzie? Ja w lodówce trzymam sosnę. Masz. Ach. O, widzisz, i listki tu będą, o. To sobie zostawię, bo ja to lubię. O, kości daj trochę. Idę powysadzam drzewków.
I będzie. Da-da-da. Chcesz trochę? Masz, weź, zrób z tym to, co trzeba. Rzucasz mi drewno i każesz mi zrobić to, co trzeba. Czyli co mam zrobić z tym drewnem teraz? Zjeść. Nie, ale włożyłem je do skrzyni, dobrze czy źle? Czy nie, ci zrobić? Węgiel ma z nich zrobić. Cześć, ty te sadzonki tak blisko poposadzą, że nie da się ich wysadzić. Dobra, to jeden stak poświęcimy na cały stak węgla. No na przykład masz mosty, by trzeba było poświetlać, bo tam dziadostwo się będzie spełniło na pewno. No dobra, to ja wezmę, zrobię patyczki i się tym zajmę. No teraz już nie wyrośnie tutaj. Przedtem dlaczego? Chciało wyrosnąć. Nie wyrośnie to drzewko, bo jest za blisko płotu, a przedtem no. Przedtem wyrastało, bo ja je wysadziłam, zanim płot postawił. Okej. Okay. Nie wiem, czy wiesz, ale wykorzystałem właśnie cały węgiel na dwa staki pochodni. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobrze, tylko odłóż te pochodnie do skrzyni, żeby szlak nie trafił. Ja najpierw oświetlę nasze mosty. Bloom. A nie, to bloom. 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 I tyle tych bloom, kostków pozabijałam, że bloom, kolejny łuk mam. Mam tu strzał, bo to ja strzał. Bloom. Bloom. Ja mam twoją siekierkę kusy. Bloom. A po co mi? No bo chciałaś. Ja się nie bawię dzisiaj w drwala. Bum. Bum. A nie, to ja i bum. Bum. I bum. I bum. I bum. Bum. I bum. A co my mamy z jajek jeszcze? Mamy boom, krowę, koła, mamnicę i... Bum. O, to jest slime, a ja sobie miałam slime. Bum. O, a ja mam fajny pomysł. Bum. Sobie na razie posłyszę plany, bo to nie jest potrzebne. Dobra, wszystko jest tak jak prosiłaś. Super, dzięki synek. Wszystko jeszcze wiesz co? Skocz na tą wyspę tam, gdzie jest ten spamer silverfishów, tak się właśnie, co? Dobra. No, ten most nie jest jakoś bajecznie oświetlony, no ale przynajmniej nic się na nim nie drespi. A mamy zwierzątko! To jest moje jakie? Zwierzątko. Ale jakie? Ja się nie zgadzam, ja nie będę kuwety sprzątał! To będzie rysiu! Ale co to jest za zwierzę najpierw? Słodkie! Jeżeli robi dużą kupę, to się nie zgadzam. Nie wiem, jeszcze jego kupy nie oglądałem. Ale jakie to jest zwierzę? Ja będę wiedział. Słodziutkie. No idę je zobaczyć. No chodź. Idę. A jak się nazywa? Rysiu. Dlaczego Rysiu? No bo tak je nazwałam. No dobra. Widzę, że argumenty, że ho. Dlaczego tak. Rysiu? No bo tak. No to proste, no. Argumenty. Czy ja się ciebie pytam, dlaczego ty świnie Eustachy nazwałeś? A ja mogę odpowiedzieć, mam dużo argumentów, bo mi się skojarzył... Masz jakieś liczne. Jeżeli myślisz, że ja się będę w tym bajorze tutaj... Znaczy, czyli to jest ochrona do naszej lodówki, tak? Przed nieproszonymi gośćmi. Okej, okay. Jeżeli to coś... Będę musiał przez to wstawać wieczorami i sprzątać po tym, to od razu odpada. Od razu. Spoko. Idź, synek, oświet tamtą wyspę i trzeba kończyć, bo trzeba już. No, by się już te wszyscy na dysku kończy. Dobra, będzie tego węgla. No, produkowałeś tego, że chłopak. A co ja mam zrobić na tej wyspie? Ten most oświetlić, tak? Most i w ogóle tam tą wysepkę trochę oświetl. Przyda się. O, Rysiu sobie ładnie pływa. I czekaj, bo coś ważnego miałam jeszcze rzec w związku z zadaniem. O! Jezus Maria! Madzia! Prawie! Nie! Nie! Woda! Jest! Przeżyłem! Kurde, Madzia, to ten silverfish mnie zaatakował! A skąd on tam się wziął? Ale jakie to było bezczelne dziadostwo! Szybko, Madzia, na wyspę! A po co ja mam iść na tą wyspę, żebym też dostała, czy co? A uratuj mnie, ja prawie zginąłem, ja jestem w wodzie, rozumiesz? No to dobrze, czysty będziesz, nie? Chodziło... Jezus, ale mnie zaatakował perfidnie. Ja tutaj rozstawiam sobie niepozornie tą pochodnię, a on mi za wigla wyskakuje i łeb z bruzdy wystawił i mnie zabił. Prawie. Łeb z bruzdy wystawił. Proszę cię, Madzia, pomóż, bo on tu jest. Madzia. No ja widzę. Nie mam jak wyjść. Nie mam nawet czym się podsadzić. Ty się podsadzaj tam. Ja patrzę, jak ja mam stąd zejść teraz. Dobra. Pływaj sobie, już się idę ratować, ale jak ja zginę, to zabiję ciebie potem jeszcze, wiesz? Ej, bo ja mam cenne itemy.
dwa staki tego węgla, tego pochodni. Mówiłam, cholera, zostaw. Nie! Oczywiście. Jeden stak. Jakbyś zostawił, to by chyba przez przypadek. Ale jakie szczęście, że ta woda tu rośnie. Boże, woda rośnie. Ja pierdzielę. Ta woda tu rośnie. Może gdzie tu jest jakaś woda, żebym ja stąd sobie spłynęła? Dobra, spadnę na drzewko. Czekaj, zanim pójdę się najem. Jezu! No macie, bo ja tutaj długo nie wytrzymam, długo tak nie pociągnę. Mówi murzyn w wodzie. Ale wiesz, że ja muszę przez armię Basiek przejść? Gdybym miał jakiegoś kobla, to bym się sam tutaj poradził. To dwie. Oświetlę ci tutaj, żebyś widziała, gdzie jest. Zginę, wiesz? Wiem, gdzie ty jesteś. Baśka, nie, zginę zaraz. Dwa serca. Creeper, nie! Pół serca. Baśka. Ja tutaj czekam. A sobie czekaj jeszcze, wypływaj, bo tam już nic nie ma. Masz. Będzie dzień, tu się spalą. Dobra, Madzia, poradziłem sobie, jednak jestem idiotą. Wiem. To fajnie, ja tyle czekałem, a tutaj takie proste rozwiązanie było! Nara! Pani Basiu! Gdzie jest ten Silverfish? Chodź tu! Wstrętny szczurze, no chodź! No gdzie jesteś teraz, no? No chodź do taty, no chodź! No chodź, gdzie? No ja słyszę cię, szczurze, chodź tu! O, widzę twojej temy, Madzia, zebrać je, czy nie? Nie, już idę, już jestem prawie. Ja już sobie sama pozbieram. Gdzie jest ten szczur? Ja się pomszczę teraz. Gdzie ty jesteś? Szczurze wstrętny. Tak bezczelnie, ale zobaczysz na... Creep, Madzia! Uważaj! A, uciekam, nie! Skąd on się wziął? Nie wiem, tu jest wszędzie zielony, ja też go ledwo zauważył. O, żelazo jest. Ale ten, słuchaj, dirtu przynajmniej dużo ma, ale naprawimy sobie wejście przed zamkiem. No, jakie plusy są? Słyszę tego Silverfisha. Wiesz co, a kurczę, nie pamiętam jak jest w zadaniu, czy można go zbić, czy nie, ten spawner. Wiesz co, poświetlałeś wyspę? Tak. To uciekamy. Mam 2 FPS. Super, jak zwykle. Na koniec. Zawsze na koniec, mam 10 FPS-ów. Zło. Wiem, bo to już dysk pełny jest, dlatego. O. Dobra, czekaj, skoro mam deal, to... Nie, tu nie chcę. Tu. Dobra, Madzia, kończymy, bo ja zaraz do końca chyba nie wytrzymam. No to chodź już pod zamek tutaj, przed wejście. Ja przez ten czas to naprawię. Dobra, Madzia, kończę, ja muszę tu poczekać. No to ja już kończę. Już no to kończ. Zabudowałam. Kończ. Oj, dirce skończył. A, to ja sobie wykopię. Troszkę. Madzia, kończysz czy nie? Już? W tym momencie mam zakończyć? Tak. Już, dobra, niewiele mi to się zdało, to moje kopanie, ale to naprawię potem. Dobra, no co tak, jak widzicie, przebojowy dzisiaj iście odcinek, dużo tutaj odkryliśmy, było bardzo fajnie. I kończymy bardzo szybko, bo Simowi się miejsce na dysku kończy. Dobra, już mi się naprawiło. To idź dirta kopać. Nie no, już kończmy, nie, bo ale wiesz co, jazda do skrzyni i zostaliśmy wszystkie itemy. Dobra. Bo... Nie, a nie, nie. A gdzie podobno, Rysiu? Podobno... A czy ile z Rysia zostało? Nie, ale śpisz, smutno wyglądasz, trzymając coś czarnego w wodzie po pas. Nie, ale Rysiu po to był zrobiony, bo mamy chyba w którymś tam zadaniu zrobić ileś tam czarnej wełny, a nie przypuszczaliśmy, że nam się zespełni czarna owca, więc... Więc Rysiu był po prostu naszą maskotką, ale będziemy wspominać czule Rysia. Nie. Tak. Do mnie ten typ nie przemawiał. Tak. No, to kończ... Dobra. Tak. No, dobra. Dobra, to teraz ty kończ. Ja już raz zaczęłam kończyć i nie wyszło. No dobra, no to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Co tutaj dalej, nie owijając bawełnę, zapraszamy was na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień. No i to by było na tyle. Nie jestem dobry w pożegnaniach. Mhm. No. No, to by było na tyle, cześć! Jeżeli jeszcze nie odwiedziliście mojego oficjalnego fanpage'a, zapraszam gorąco www.facebook.com/dekusim. Odwiedźcie też moją stronę www.kusim.com oraz zapraszam was do zasubskrybowania moich kanałów na YouTube, czyli MineKusim i MineKusim2. See ya!